Siema, siema, z tej strony Kazumi i witam was w kolejnym odcinku z kolejnej środowej aktualizacji. Zanim przejdziemy do materiału, chciałabym wam szybciutko przekazać, że pewna część osób jeszcze mnie nie subskrybuje i fajnie by było, jakbyście zostawili tą subskrypcję. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie będzie ogromną motywacją do nagrywania kolejnych materiałów. Moi drodzy, dzisiaj zaczynamy pierwszy tydzień świętowania Halloween w SSO. Mamy oczywiście twierdzę galopującego Thompsona, mamy nawiedzony szlak oraz do zebrania okruchy duszy. Zobaczymy w ogóle, jakie nagrody mamy. I powiem wam, że wszystko będzie trwało aż do 10 listopada, całe świętowanie Halloween, także spoko. No i co? Przede wszystkim mamy dwa nowe magiczne konie, które musimy sobie koniecznie zobaczyć, oraz zwierzaki nowe, to są kruki, które są za 379 Star Coins, trochę dużo, ale zazwyczaj tyle jest niestety za takie zwierzaki. Także mamy te nowe magiczne konie, halloweenowe, i za tydzień będziemy mieć zadanie, moi drodzy. Zadanie z Lindą i będziemy odkrywać historię galopującego Tomasza, także może być ciekawie. No i co, myślę, że przejdziemy sobie teraz już do całej aktualizacji, sobie ją obczaimy. Dobra. Na początek sobie tutaj sprawdźmy te nowe ciuchy przede wszystkim, bo są nowe ciuchy. O, tutaj mamy właśnie te nowości wszystkie. Mamy ten jakby płaszcz taki właśnie fajny. W ogóle czapka jest fajna, ja mam tą czarną. O, i właśnie tutaj ta taka sukienka dniowa też jest bardzo spoko, mi się podoba bardzo. No i właśnie ta też jest fajna. Tak jak widzicie. Nie wiem, czy sobie na razie coś kupimy, ale póki co tylko tak sobie oglądniemy, co my tutaj mamy. Tutaj mamy proszki do kupienia dla konia. Właśnie możecie sobie tutaj kupić taki proszek, jak ja mam, czyli ten czerwony. To jest ten właśnie szkielet, koń szkielet. O, i tutaj macie te fajne maski, które też bardzo polecam, bo są zarąbiste. Bardzo fajne, zwłaszcza właśnie te tutaj. Także gorąco polecam. 25 Star Coins to nawet spoko suma. No i teraz tak, tutaj mamy galopującego Tomasza. I tak. 20 okruchów duszy musimy zdobyć. Ja się postaram je zdobyć i zobaczymy, co mniej więcej możemy dostać. Jak tutaj wszystko wygląda. Ale sobie najpierw jedźmy do pierwszego zadania, które mamy gdzieś tutaj. O, proszę bardzo, pierwsze zadanie. Żywa dusza w tym okrutnym miejscu. Tutaj mamy nasze magiki, wam powiem. No, magiki mamy tutaj. Czy to mamy te kruki? O, mamy... Naprawdę ten balon jest aż tak drogi. Nie spodziewałabym się tego. Mamy tutaj te fajne kociaki również. Powiem wam, że wiem, że jest jeszcze jeden kruk. Taki ten inny troszeczkę. Taki ten czarny, taki troszkę inny niż ten. Ale... I właśnie tamten mnie bardziej interesuje. Ale bardzo ładne są. Także dobra, tutaj mamy nasze nowe magiki. Ten koń chyba kosztuje 500 Star Coins. Nie, 600, ok. 599. Możemy sobie go właśnie tutaj obczaić, zobaczyć. Tego magika. Tutaj mamy tego szkieletora. Tutaj mamy Woodira. Czy jak nie wiem, to się może odmieniać. Ogólnie ma bardzo ładną przemianę, która mi się bardziej podoba niż u tego, bo ten koń ma właśnie taką podobną do fiorda, którego posiadam. Ale też jest naprawdę bardzo ładny i myślę, że sobie zakupimy dzisiaj Pepitę. Oraz właśnie jednego z tych, który będzie właściwie prawdopodobnie ten, bo jest naprawdę bardzo ładny i mi się mega podoba. Te kwiatki zwłaszcza też bardzo są ładne. Jest właśnie taki siwus za fajny. To ma właśnie w ogóle przyciemniany pyszczek, jest tak przepiękny, że ja po prostu uwielbiam je. No i mamy tutaj też Deskgrima, który jest takim kremello. Także no. Ja tutaj się zastanowię. W ogóle te oczka ma takie bardzo fajne. W sumie wygląda jakby był ślepy, że tak to ujmę.
ale tak pod Halloween to naprawdę bardzo spoko wygląda i w ogóle te kwiatki, naprawdę bardzo ładny kątek i właśnie tutaj mamy takiego kruka obok, a tutaj mamy takiego jakby właśnie zombie, coś w tym stylu, taki wiecie, nie? To bardzo naprawdę ładny i powiem wam, że sobie, najpierw sobie zakupimy Song Sorrowa, czy Song Sorrow, Ice Cream Song Sorrow, no. Dobra, lecimy. Serduszka, serduszka, są serduszka, są serduszka. Dobra, teraz lecimy, bo tu właśnie było jedno jeszcze zadanko, w ogóle mam star końców, 1400 już nie zostało, ale właśnie sobie miałam tak trochę zostawione, bo ja wiedziałam po prostu, że ja kupię coś i jak już w ogóle tego konia, to już wiecie jak to jest. Ale tam jeszcze jedno zadanko, które jest gdzieś tam. Także lecimy sobie je obczaić, czy ono będzie gdzieś tutaj. Więc jak widzicie, troszkę dzisiaj zjedzenia jest przede wszystkim. Każdego roku o tej porze organizuje ekscytującą przygodę z duchami w nawiedzonej piwnicy w Zamku Srebrnej Polany. To przyradzające miejsce. Aha, dobra, czyli to jest to, wiem co to jest. To miejsce, czyli nie możemy być w siodle. Nie możemy być w siodle. Ale oczywiście mam tutaj... Pokażę, że to jest właśnie, oj, to jest jeden tylko okruch, czyli troszkę mniej zbieranie wam powiem tych okruchów, no bo jak to jest jeden ten, no to może trochę potrwać to. Ale dobra, to sunijmy, czy wam pokażę, zobaczymy jak to w ogóle będzie, bo ciężko jest czasem, wiecie. Tak ten, dobra, my jesteśmy tu. Dobra, to po prostu jak zbiorę wszystkie, to wiecie. Dobra, jesteśmy... Przy wyjściu, wow, w ogóle nie wiedziałam właśnie, że można tą mapkę tak włączyć i można się nie poruszać, tak się skapnęłam, nie mówię, kurczę, a można się ruszyć, nie? W ogóle to tak ułatwiło w ogóle szybko zebranie, że to szok, nie? Wiecie, mniej więcej wiemy, gdzie wszystko jest. Okej, mamy jeden okruch, czyli nam to będzie po prostu dawało po jednym i tak dalej. Dobra, lecimy dalej zobaczyć, bo powiem wam, że szkoda jedzenia jest. Znaczy, może, wiecie co? Zakupimy sobie właśnie coś tutaj takiego halloweenowego. Tak, tu były te stroje. Co mi się w ogóle podoba? Tak, ten melon jest zarąbisty, powiem wam. Ten melon jest fajny. Dobra. Kupimy sobie jeszcze siodło i kupimy sobie, nie wiem, czy to jest to. Czy to jest to bardziej? Nie, to jest to. Dobra. Czyli właśnie tak chciałam zaoszczędzić linki, żeby było tak mniej więcej o, do tego tysiaka zaoszczędzić, co chodzi. Dobra, to sobie kupię, nie wiem, za ile ja mam tych jeszcze tam. Dobra, to kupimy sobie za szylingi. Czekajcie. Bo jestem ciekawa, co my za te dynie dostaniemy. Tak, zaraz sobie tutaj zerknę. A najpierw musimy ją schwytać tutaj. I tak widzicie, że wtopiłam się w tło w sumie, pan powiem. W te dynie akurat trafiłam. To jest dynia za 99. Wow. A, tą czapkę mam akurat. Ale te kości to one są po co? Nie wiem. Okej. Okay. 99 tych okruchów duszy. A mamy na razie 4, także ojojoj, będzie zbierania przez te 3 tygodnie. Ale no dobra, mamy jakąś dynię. W ogóle zastanawiam się, kiedy będzie ten kruk, ten trzeci. Bo ten trzeci, nie wiem, co z nim. Jeżeli wiecie, to po prostu napiszcie mi w komentarzu, co z tym trzecim krukiem, bo jest ten biały, jest ten czarny do tych magicznych koni i wiem, że jeszcze ma być jeden, a ten jeden to właśnie nie wiem, co z nim teraz jest, czy kiedy będzie, czy jak. Także napiszcie mi w komentarzu, a ja jeszcze lecę po tego ostatniego konia i nie wiem, albo jeszcze zerknijmy w sumie, wiecie co? Albo w sumie nie. Pojedziemy po nowego konia i wtedy sobie jeszcze pójdziemy zobaczyć ten szlak. Bo tam też może coś nowego będzie. Zaraz sobie obczajmy i zobaczymy oczywiście. Nawidzony szlak, okej. Okay, dobra, idziemy zobaczyć tak na szybko. No i myślę, że to chyba było tyle z tego odcinka dzisiejszego. O, mi się podoba strasznie ten szlak. Znaczy ta wielka ośmiornica, czy jakiś, nie wiem, kraken, czy...
nie wiem. Fajny jest w ogóle. Także, no. Że mówię wam właśnie, że to jest chyba już na tyle w tym odcinku, chyba. By było. Ciekawe, czy ten jednorożec by tutaj był. Bo też mi to ciekawie. Ej, nie było tego krakena. Czemu? On był sarobisty. W ogóle wam przyciemnię ekran. Uwaga. Pam. By było tak fajniej. Pomyśl, znowu dostałam chrypki. Mamy tu jakieś opowieści. Poczekajcie, to nie, to jest bardziej za nami, z tyłu. Jojku, takie, co tu się stało? A tutaj drzewo spada, nie? Okej. Spoko. Kolejne drzewo. Dobra, czekajcie, to wiecie, my się... O, kotek tutaj stoi. Kiciuś. Ma kiciuś. Mogę go pogłaskać? Halo, kiciuś? Nie, głaskanie kotka. Okej. Ale fajnie wygląda, zobaczcie. Pum, pum, pum. No. Okej, czyli mamy tutaj kociaka. Jeszcze szybko zobaczymy w ogóle... Zobaczymy szybko tam, co by... Jezu, co tutaj się wydarzyło? Lecimy jeszcze zobaczyć tam dalej, w tym lesie tak bardziej tam, bo wiecie, tam były te takie duchy takie i tam może być co prawda ciekawiej. Mógł pogłaskać. Aha, mój koń się obrócił. Są śpiące dynie. Okej. Okay. Okej, okay, spoko. Idziemy stąd. Idziemy stąd. Nie, chyba jest trochę za ciemno, co? Ja to trochę nie widzę za bardzo, dobra. W sumie było już mi po prostu oczy, wiecie o co chodzi. Dobra, no to chyba to byłoby na tyle, wam powiem. Bo to chyba już wszystko, chyba zobaczyliśmy ogólnie wszystko, tak mniej więcej co jest. Także no, ja się z wami żegnam, ale nie zapomnijcie o łapeczce w górę. Komentarzu. O, komentarzu. Jak wam się oczywiście podobało. Oraz subskrypcji, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie. I dzwoneczku, żeby być na bieżąco z moimi wszystkimi materiałami. Także no. Ja się z wami żegnam i do następnego. Trzymajcie się.